Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Krajobraz Niziny Mazowieckiej. Pas nizin zajmuje największą powierzchnię spośród wszystkich pasów występujących w Polsce. Również i ta część naszego kraju została ukształtowana przez lodowiec, jednak ten, który był u nas dużo wcześniej, a w związku z tym wiele z rzeczy, które zostało wtedy ukształtowanych przez lądolód, do dzisiaj przestało istnieć. Przeprowadźcie proste doświadczenie. Usypcie w piaskownicy górkę. Świeżo po usypaniu będzie wyglądać idealnie. Drugiego dnia wiatr trochę ją podniszczy i zapewne będzie trochę niższa. Wróćcie za kilka dni albo za tydzień i nawet bez udziału innych dzieci może po niej nie pozostać żaden ślad. Po prostu, im więcej czasu mija od powstania jakiegoś elementu rzeźby terenu, tym jest on bardziej zniszczony. Na Pojezierzu Mazurskim wspominałem przede wszystkim o wzniesieniach i o jeziorach. I na obszarze Niziny Mazowieckiej one też były, ale te wzniesienia zostały częściowo zniszczone, a jeziora po prostu w dużej części zarosły. Charakterystyczną cechą Niziny Mazowieckiej będą płaskie równiny oraz wysoczyzny, czyli lekko pofalowane wzniesienia, które są otoczone dolinami rzek, wcinającymi się w podłoże. Bardzo charakterystyczne dla tej części kraju będą szerokie doliny dużych rzek. Jeżeli ktoś z Was przejeżdżał kiedyś przez Wisłę, w tej części Polski, to z pewnością zauważył, że dolina tej rzeki jest bardzo szeroka, a w związku z tym koszty budowy mostu będą dosyć duże. W środkowej części Niziny Mazowieckiej znajduje się Kotlina Warszawska. Być może kojarzycie, czym jest kotlina. W górach z pewnością jest nam ją odnaleźć bardzo łatwo. Jest to obszar, który niemal ze wszystkich stron jest otoczony wzniesieniami. No, na terenach płaskich, gdzie nie ma wzniesień, trochę trudniej może być ją znaleźć, ale wskazówką dla nas będą rzeki. Jeżeli popatrzycie na mapę Niziny Mazowieckiej i zwrócicie uwagę na Warszawę, to zobaczycie, że w jej sąsiedztwie do Wisły wpada sporo rzek. Wśród lewych dopływów możemy wskazać Bzurę i Pilicę. Z prawej strony do Wisły wpada Bug razem z Narwią, a także Wkra. Skoro rzeki zbiegają się niemal w jednym miejscu, to pewnie musi oznaczać, że właśnie ze wszystkich stron jest nieco wyżej. Małe różnice wysokości i niemal płaskie obszary oznaczają dogodne warunki do rozwoju rolnictwa. Dawniej ten obszar, tak jak zdecydowaną część naszego kraju, porastały lasy, ale zostały one wycięte właśnie, żeby uzyskać nowe tereny, na których można będzie uprawiać rośliny. Dlatego, jako dominujący krajobraz w tej części kraju, będziemy wskazywać krajobraz kulturowy, a więc ten, w który zaingerował człowiek, a konkretnie już mówiąc, będzie tutaj dominował krajobraz rolniczy. Oczywiście w Warszawie nie będziemy mieć do czynienia z krajobrazem rolniczym, ale z krajobrazem miejskim. Z dosyć wyjątkową sytuacją
będziemy mieć do czynienia w pobliżu Warszawy. Znajduje się tam duży kompleks lasów, czyli Puszcza Kampinoska, której obszar został objęty ochroną i obecnie jest to Park Narodowy. W Puszczy Kampinoskiej, poza wspomnianymi wcześniej lasami, będą występować rozległe tereny podmokłe, na których będą tworzyć się bagna, a także wydmy, ale takie, które już są porośnięte lasem sosnowym, a w związku z tym już nie są wydmami ruchomymi, tak jak te, które znajdują się w Słowińskim Parku Narodowym na Wybrzeżu. Pomimo tego, że mamy tutaj niewielką ilość krajobrazu naturalnego, że tereny, które tutaj występują, są terenami płaskimi, a więc monotonnymi i niekoniecznie takimi, które moglibyśmy nazwać jako ciekawe, to nie znaczy to, że turystyka nie ma tutaj szansy rozwoju. Oczywiście duża część ruchu turystycznego będzie się skupiać w Warszawie, gdzie mamy dużą liczbę muzeów, a także innych atrakcji turystycznych. Poza Warszawą jednak również możemy odnaleźć rzeczy, które są warte naszego zainteresowania. Na obszarze Niziny Mazowieckiej odnajdziemy zamki, na przykład w Ciechanowie i Pułtusku, pewnie mniej znane niż te, które znajdują się w innych częściach Polski. Z pewnością obiektem wartym zainteresowania będzie twierdza Modlin, znajdująca się w pobliżu Warszawy. Znajdziemy tutaj także wiele miejsc związanych z kulturą. Żelazowa Wola to miejsce urodzin Fryderyka Chopina. W północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej odnajdziemy natomiast wiele elementów związanych z lokalnym folklorem, czyli kulturą ludową. Dominują tutaj kurpie, których być może kojarzycie ze względu na wycinanki i hafty, które tworzą.